Siema, Lipski z tej strony, reprezentant sceny muzycznej GAK, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury. Dzisiaj zajmiemy się krótkim instruktażem z fingertattingu. Mianowicie opowiem mniej więcej, co to jest fingertatting i pouczymy się kilku fajnych ruchów. Ok? Czyli zaczynamy. A więc, jeżeli chodzi o fingertatting, według mnie jest to tatting, tylko że, jak sama nazwa mówi, palcami. I mamy teraz tak, taką jedną opcję. Mamy też, tak jak w zwykłym tattingu, mamy boksy. Tu mamy finger box. To jest finger box, to jest finger box i to też jest finger box. Wszystko zależy od naszej inwencji, naszej twórczości. I teraz tak, zrobimy krótką kombinację. Mianowicie pokażemy tutaj, na czym dokładnie polega finger tatting i jak możemy go przedstawić. Czyli ja przeważnie łączę te dwa style ze zwykłym tattingiem, czyli tak jak już pokazywałem wcześniej, bum, z finger tattingiem jako finger tattingiem, czyli bum. Mamy pierwszą rzecz. Robimy prey position, tak jak w zwykłym tattingu, czyli raz, dwa. Ok, na wysokości tutaj klatki piersiowej, dokładnie w centralnym punkcie, jak mamy ten znaczek. Raz, dwa. I jedziemy taką opcję, że łączymy tutaj przedramię. Jeden przedram, drugi przedram. Łączymy, ok? I wystawiamy kciuki w ten sposób. Czyli mamy raz, dwa, trzy. I cztery. Jakby nie było, to już wystawiły. Ok? I teraz odsuwamy w naszą prawą stronę. Tutaj przekręcamy nadgarstek, czyli jakbyśmy widzieli tak. Tutaj przekręcamy głównie nadgarstek. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery. To z kciukiem. I otwieramy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Czyli kciuk. 5 i 6. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tu muszą być złączone. I rączki nie tak, tylko wyżej. Pum. Ok? I kciuk. Czyli mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I otwieramy. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Teraz robimy tak, że nasze paluszki chowamy, czyli tak, nie do połowy, tylko całościowo, bum, i mamy tutaj paluszki, te najmniejsze wystawiamy i zrobimy tak zwany double box, czyli tu jest box i tu jest box, ok? Dla jakby ludzi, którzy już się tym troszeczkę zajmują, możemy robić opcje tak zwane 3D w tym momencie, tak, ale na razie mamy tą podstawę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, siedem, osiem i double box, ok? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pam, siedem, pam. I możemy, o, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby nie było to monotonne, możemy zmieniać. Ok? Wersja dla bardziej zaawansowanych. Ok? Możemy przejść. To już mówię mniej więcej, jakie są warianty. Czyli mamy pum, pum, jedziemy. Tutaj musimy wyciągnąć te ręce. I teraz. Wiadomo, że możecie sobie zrobić też taki ruch. Ja bym nie zabrał. Czyli mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, pa, i
Proponowałbym, żeby zwiększyć jakby zakres ruchu, czyli taki sposób detaliczny. Otwieramy raz i. Czyli. Ok? Dobra. To jest jakby jeden sposób. Jeszcze pokażę krótko drugi, który jest bardzo popularny. Wiąże się z digitsem, czyli finger wave'em tutaj. Mamy coś takiego jak jakby wyciągnięcie tutaj poprzez, wiecie na pewno to znaczy ten symbol, to jest okejka, to jest druga okejka. Jedziemy tak, pum, łączymy i wyciągamy, pam. I wyciągamy. I wyciągamy. Czyli palec tutaj wskazujący, tak jak w rookingu. Point. Czyli ma iść razem z tutaj kciukiem, powiedzmy, prawej ręki. Czyli wyciągamy. Raz. I teraz stopujemy. Teraz jest czas na drugą rękę. Tu. Czyli mamy. Raz. I dwa. I zamykamy w ten sposób. I przekręcamy. To jest boks. Ok? Jeszcze raz. Okejka, okejka. Przekręcamy. Bum. Tu. I. Zamykamy. Tak jak mówię, dużo jest wariacji, dużo jest wariantów. Możemy korzystać z różnych jakby opcji względem nie tylko trójwymiaru, ale też jakby w jednym kierunku. Finger tapping przede wszystkim jest to też taniec, gdzie możemy zaangażować też ciało na zasadzie przejścia, możemy zmniejszyć trochę tutaj poziom na jakby trochę na dół, możemy do góry, możemy detalicznie, tak jak teraz zrobiłem. Przede wszystkim też jest to taniec, wymagający też jakby bardziej skrupulatnego podejścia, czyli możemy to trenować wszędzie, nie ma wymówek, więc słuchajcie, wystarczy trenować, 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 a na pewno nam wyjdzie. Pozdrawiam.